Droga to jest telewizja w polsce.pl i gorące pytania. Szczęść Boże. Tymi słowami przywitałby się na pewno z Państwem pan profesor Jan Szyszko, minister sprawiedliwości, gdyby był dzisiaj tutaj z nami. Pan profesor zmarł wczoraj, ale w studiu jest współpracownik, przyjaciel chyba także pana profesora, Grzegorz pan dr Grzegorz, chociaż prezes fundacji Eko Probono, dzień dobry, oraz pan dzień Patryk dobry. Wydurski Partia Zieloni, dzień, dzień dobry. dobry. Zanim porozmawiamy o różnych pomysłach ostatniego czasu ekoaktywistów, to chciałabym Pana poprosić o słowo wspomnienia o Panie Profesorze. Pan profesor Odejście Pana Profesora jest na pewno zaskoczeniem dla nas wszystkich, jest ogromną stratą merytoryczną. Wbrew, wbrew różnym opiniom, bardzo często krytycznym, Pan Profesor potrafił bardzo ciekawie tłumaczyć świat, ale też ten świat polityczny, który stoi za ekologią i na to też zwracał uwagę myślę że, że gdybyśmy więcej miejsca poświęcali na merytoryczną dyskusję mniej na emocje którymi właśnie kwestie środowiskowe często są podszyte to byśmy byli dużo dalej jako Polska byśmy dużo więcej zyskiwali a pamiętamy że pan profesor zawsze stawiał Polskę na bardzo na pierwszym miejscu a też tradycje rodzina właśnie wiara Panowie uważacie że pan profesor był niesprawiedliwie często bardzo krytycznie oceniany moim zdaniem dla polskiej przyrody pan Szyszko no nie był dobrym gospodarzem, to prawda. Aleks Szyszko i wiadomo, polowania na zwierzęta, udział dzieci przy tym. No z pewnością to nie były jego zasługi dla polskiej przyrody. No wszyscy wiemy, co było za czasów pana Szyszko, kiedy był ministrem. No, właśnie pytanie, czy wszyscy wiemy, bo to, o czym Pan mówi, to są tak naprawdę hasła, które były poddane bardzo dużej manipulacji. Tak naprawdę, bo jeśli chodzi przecież o tego nieszczęsnego kornika drukarza, to Pan profesor, jak ja to rozumiem, walczył po prostu o puszczę. Z pewnością jest dużo dezinformacji. Szlak Szyszko był okraszony zdjęciem wiewiórki, manipulacją, klasyczną manipulacją. Natomiast jeśli chodzi o kwestię puszczy, no nie da się tego wyjaśnić w ciągu pięciu minut. Natomiast stał na straży prawa i Trybunał Sprawiedliwości, tak naprawdę, przyznał rację profesorowi. Mówił, żebyśmy pamiętali o pewnych procedurach administracyjnych, natomiast w istocie nakazał odtwarzanie siedlisk, czyli powiedział to, o czym mówił pan zawsze, święty pamięci pan profesor Szyszko, że siedliska, do których ochrony zobowiązaliśmy się w traktacie akcesyjnym, Powinny zostać przywrócone. Mm -hmm. Proszę Panów, popatrzmy w takim razie na ostatnie pomysły ekoaktywistów i może panowie mi wytłumaczycie o co w tym wszystkim chodzi. Proszę bardzo, pani proponuje zjadanie dzieci. I think your next campaign slogan has to be this we got to start eating babies. We don't have enough time. There's too much CO2. All of you, 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 you know, you're pollutant. too much co2 we have to start now please you are so great i'm so happy that you really supporting the green deal but it's not enough Ten apel o to, by następne, następne hasło wyborcze brzmiało Musimy zjadać własne dzieci, był wygłoszony, wygłoszony podczas spotkania z członkinią Izby Reprezentantów USA w Nowym Jorku. Pani martwiła się tym, że jest zbyt dużo dwutlenku węgla w powietrzu i już nie ma czasu do stracenia, trzeba zjadać dzieci. Czy tego typu akcje, pomysły nie psują wizerunku ekologów? Tak, jak najbardziej. Takie słowa w ogóle nie powinny paść ze, ze słów jakiegokolwiek człowieka, bo są to absurdalne pomysły. Zjadanie dzieci no, jest to niesmaczne i nie powinno to nigdy mieć miejsca. Dzieci są niesmaczne? Ta sytuacja jest niesmaczna, <laughs> oczywiście. trochę tak w mi się. Więc to na pewno źle wpływa na opinie ekologów, obrońców przyrody, klimatu. Hmm. A pan, panie doktorze, jak słyszy takie apele, zjadajmy własne dzieci, to. No ja myślę, że. W... To to jest jakieś szaleństwo, ale w tym szaleństwie jest metoda. Na czym polega ta metoda? Otóż to jest wypozycjonowanie człowieka jako wroga świata, no jako właśnie. największego szkodnika na świecie. I teraz proszę zobaczyć, do, do czego takie szaleństwo prowadzi. Jeśli uznamy, że człowiek jest największym szkodnikiem na świecie, to znaczy, że uzasadnione jest ograniczanie liczby ludzi. Tam zresztą ta pani no powiedziała, że no nawet, jak, nawet jak zbombardujemy tak. jeden z krajów, już nie chcę nawet wymieniać, to i tak będzie nas za dużo, tak mm -hmm. powiedziała. A to oznacza, że zaczyna się tworzyć narrację w kierunku usprawiedliwiania zabijania, nawet już dzieci, ale generalnie zabijania, skoro jest nas za dużo. A co to oznacza? Gdyby nie daj Boże, wydarzyło się coś tragicznego znowu na świecie, to co? To, to dobrze, by ograniczamy populację ludzi? To idzie w tym kierunku, i no dlatego to jest takie szalone i tak niebezpieczne. Pojawiają się też takie pomysły w Stanach Zjednoczonych, w Szwecji, by ograniczać dzietność. Moda na jedno dziecko zamiast wielu dzieci. Patryk Wydurski, to ma sens? Jak wiemy, mamy kryzys demograficzny. Co prawda, Europa się starzeje. No i w tej sytuacji to nie ma żadnego sensu. No, to skąd taki pomysł w Szwecji, w Stanach Zjednoczonych? Są gwiazdy, celebryci ogłaszają. No, wynikają z dezinformacji, z tego, o czym wspomniał już właśnie pod koniec II wojny światowej polityk amerykański Johnson, który wspomniał, że pierwszym, pierwszą ofiarą wojen jest prawda. No i taką ofiarą wojny informacyjnej na temat ocieplania się klimatu jest właśnie sprawa CO2. CO2 nie jest gazem cieplarnianym najistotniejszym, jest gazem życia. Przy większej prężności dwutlenku węgla w powietrzu i wyższej temperaturze większej wielkości są dużo większe przyrosty roślin, na przykład. To to jest prawo fizjologii, fizjologii roślin. Oczywiście musimy się adaptować, dostosowywać do zmian, niezależnie od tego, czy człowiek je wywołuje, czy coś innego je wywołuje, abyśmy po prostu potrafili żyć dalej na Ziemi. Natomiast to nie może być tak, że człowiek jest jedynym, no jedyną przyczyną tych zmian. No zwróćmy uwagę, co było przyczyną ocieplania się klimatu w czasach dinozaurów. W Polsce były ciepłe morza, w górach świętokrzyskich biegały dinozaury. Pytam, która polska huta, która elektrownia odpowiadała za tamte ocieplenie. Dobre pytanie pan zadał, ale wróćmy do dzieci, bo jest tak, że niektórzy ekoaktywiści apelują o to, żeby tych dzieci było mniej, niektórzy apelują o ich zjadanie, ale są takie dzieci, które mogą dostać nagrodę Nobla. Na przykład posłuchajmy wystąpienia Grety Thunberg. Za chwileczkę to wystąpienie ze szczytu klimatycznego ONZ państwu wypuścimy już teraz. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Trzeba się zgodzić z Gretą Thunberg ona nie powinna tam być ona rzeczywiście powinna być po drugiej stronie oceanu powinna być w szkole czy, panom podoba się taki sposób, wykorzystywania dzieci w celach No powiedzmy wyższych ochrony planety i czy rzeczywiście o to tu chodzi Dlaczego wykorzystywania no, dzieci nie mogą mieć prawa głosu walczymy o naszą przyszłość i moim zdaniem dzieci powinny mieć prawo głosu i. To, że Może powinna, ale myślę, że Greta Thunberg, gdyby nie miała za plecami całego sztabu popychającego ją naprzód, to też byłaby w tym punkcie, w którym jest. Ja powiem tylko, że Greta Thunberg ma zespół Aspergera, jest chora, powinna mieć opiekę, troskliwą opiekę rodziców, przynajmniej do tego wszystkiego. Takie występy mogą ją narażać na no, utratę zdrowia. Tym bardziej widzimy chora dziewczynka, prawda? Potrafi walczyć o przyszłość dla pokoleń, a zdrowe dzieci mają siedzieć w szkole i uczyć się religii. Mm -hmm. Tak, tak mogą uczyć się religii, bo zgodnie z na przykład encykliką Laudato si papieża Franciszka, która jest bardzo często cytowana przez zielone organizacje, nie ma właściwej ekologii bez właściwie rozumianej antropologii. To jest kwintesencja encykliki tak naprawdę. I ekologia integralna, o, o której mówi papież, to znaczy, że, że nie możemy zapomnieć o człowieku jako części właśnie tego ekosystemu. To my nie jesteśmy wynaturzeni, my po prostu tylko musimy coś zrobić, żeby rzeczywiście chciwość nie panowała wyłącznie na świecie, która jest. Z jakimś motorem negatywnym. Natomiast wracając do Grety, no moja córka ma jeden rok więcej i spojrzała na, na wystąpienie w taki sposób, że powiedziała tam nie wszystkie te słowa były szczerze powiedziane. Część była po prostu wyreżyserowana. Tak po prostu powiedziała mi tak to odczuwa. A owszem, to dobrze, że dzieci, że młodzież się angażuje, że chce coś zmieniać. Natomiast niestety jest wykorzystywana przez dorosłych bardzo no bezwzględnie. A ten protest klimatyczny, który w ostatnim czasu czasie odbywał się w Polsce. Dzieci młodzież. Młodzież wyszła na ulicę warszawskich miast, chyba nie tylko warszawskich. To to dobra aktywność? Oczywiście, każda aktywność młodzieży, zwłaszcza w takich kwestiach, jest bardzo dobra. Oczywiście, jeżeli w szczerej woli wyszli na ulicę, żeby bronić klimatu, a nie żeby zrobić sobie wagary. To były częściowo wagary, częściowo nauczyciele ze szkół zachęcali do wychodzenia, tak na przykład było w liceum u mojej córki, tak więc ona akurat nie poszła powiedziała, że zwyczajnie uważa, że to jest trochę nadużycie. Natomiast z czego też wynika nadużycie? No my mówimy o szczytnych celach, a spójrzmy na to, w jaki sposób Polska jest ogrywana na arenie międzynarodowej. Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej wykonała pra, plan z porozumienia z Kioto, jako jedyny. Mamy nadwyżkę ograniczenia emisji CO2, wbrew temu, co się Polsce przypisuje. Wygraliśmy w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, właśnie święte pamięci profesor Szyszko, wygrał 80 milionów ton emisji CO2 do do tego, żeby Polska miała to w puli, a następnie rząd pana Tuska zrezygnował z tego. To jest 8 miliardów złotych rocznie, z których zrezygnowaliśmy. My nie musieliśmy spalać tego węgla, mogliśmy to sprzedać i wydać na nowe technologie, na przykład odnawialne źródła energii, ale my z tego zrezygnowaliśmy. To jest po prostu szaleństwo, a później dzieci wysyła się na ulicę, to, żeby krzyczały, że, że na przykład nie wdrażamy się tak szybko odnawialnych źródeł energii, no bo rezygnujemy z rzeczy, które nam przynależą. Rozmawiamy o różnych pomysłach ekologów. W ostatnią niedzielę była niedziela świętego Franciszka, czyli niedziela święta ekologii w duchu katolickim. Hasłem tej niedzieli było: Bóg daje życie, smog zabiera zadbaj z nami o życie. Jak katolik, panie doktorze, oraz No nie Panie Panie Pośle, Panie Patryku, jak katolik powinien dbać o środowisko właśnie też w duchu encykliki, o której pan wspomniał Laudatus i pamiętaj, no encyklika mówi wyraźnie, że, że trzeba ograniczyć ideologię użycia i zużycia, bo użycie to jest również wykorzystywanie często i zużycie to jest po prostu taka beztroska, tak? Jeśli troszeczkę będziemy mieli więcej w samokontroli. I rzeczywiście tutaj akurat w tym miejscu młodzież uważam, i dzieci są fajnie, fajniejsze od drogi. Są wrażliwsze, potrafią nawet przekonywać dorosłych do pewnych działań. To chociażby przy segregacji odpadów widać, że to dzieci pouczają dorosłych, jak to robić tak, najlepiej. No tak jest. I dlatego uważam, że tutaj pan ma rację, że, że ta aktywność dzieci i młodzieży jest cenna. Natomiast tu chodzi o to, żebyśmy nie pozwalali na to, żeby ta wielka polityka cynicznie wykorzystywała dzieci i młodzież. Pan Patryk Wydurski, pan jest przedstawicielem partii Zielonych. Czy panu z kolei przeszkadza mówienie o ekologii w duchu katolickim, na przykład? Na przykład takie stwierdzenie, Bóg daje życie, smog zabiera. Oczywiście, że nie przeszkadza. Wiadomo, że smog zabiera życie. wiele Około 50 tysięcy około 50 osób rocznie umiera z powodu chorób spowodowanych smogiem. Więc jak najbardziej myślę, że tutaj katolicyzm nie stoi w sprzeczności z ekologią. Mhm, a... a smogiem czy smokingiem? Bo to, <śmogiem>. to też jest dość istotne. Smogiem. A co należy, co każdy z nas może zrobić, żeby no w tym dobrym duchu i także w duchu prawdy, o którym Pan mówi, zadbać o planetę? No zaczynamy od siebie, po prostu od wszystkich naszych codziennych zwyczajów, ale też to jest bardzo ważne, żebyśmy wymagali też od, od naszych polityków tego, aby podejmowali działania skuteczne. Co to znaczy działanie skuteczne? Otóż Europa okazała się być zupełnie nieskuteczna, jeśli chodzi o emisję CO2, wielkie kraje mają to w nosie, przepraszam, a nakazuje się nam wszystkim ogromne ograniczenia. To nic nie da. Jeśli nie będziemy działać wspólnie, jeśli nie przekonamy tych największych naprawdę. I jeszcze pan Patryk Wydurski, ostatnie słowo do pana należy. Co każdy z nas może zrobić? Oczywiście zgadzam się z tym, że należy zacząć od siebie, ale to również polskie władze, nie tylko polskie, powinny. Zacząć coś z tym robić. Odchodzić od węgla, przeprowadzić transformację energetyczną naszego kraju. Więc nie tylko nasze również To jest do bilansu do, do na przykład neutralności klimatycznej. trzeba wtedy wyłącznie odejść od węgla, tylko mamy neutralność klimatyczną. Dziękuję serdecznie. Stawiamy kropkę. Patryk Wydurski, Partia Zieloni dziękuję. i doktor Grzegorz Chocian, prezes Fundacji Eko Probono byli moimi gośćmi. Dziękuję, dziękuję serdecznie, dartowaliśmy, że to były gorące pytania. Telewizja Polsce.pl, dziękuję Państwu za uwagę. Pozostańcie Państwo z nami.